wykreś mnie! Będę młoda i piękna przez całe życie! Nie! Lepiej mnie! Wyhoduję nowy gatunek wampira, który nie zamienia się w nietoperze, ale na przykład w gadające ropuchy! A po co, skoro już jedną taką mamy? Ugryź mnie, a kupimy cały świat! Albo mnie! Świat potrzebuje mózgów! To niech cię ugryzie zombie! Tam mózgi są w trendzie! Nie! Mnie! 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 Nikogo nie będę gryzł! No ile można? Obiecałeś mi randkę w zeszłym tygodniu! Jeśli jeszcze raz to się powtórzy, to cię po prostu zostawię! Ale najpierw zrobię ci takie piekło, że jeszcze zobaczysz! Będziesz żałował! Zobaczysz, że jeszcze przyjdziesz do mnie na kolanach! W ogóle cię nie rozumiem! A ty mnie? Julka, z tobą wszystko w porządku? Ludziska, napiszcie w komentarzach, z kim spędziliście lato! Zostawcie lajka, żeby lato trwało jeszcze 2 miesiące! I zapomnijcie o sobie, żeby zawsze być z nami! Chciałam z tobą poważnie porozmawiać! Wiesz co? Słucham bardzo uważnie. Roz! Roz! Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Oj, bardzo cię nie słucham. Znaczy, słucham. I co właściwie powiedziałam? Coś, z czym się całkowicie zgadzam. A może się nie zgadzam? Tak, zdecydowanie się zgadzam. Mówiłam, że cię zostawię. Czekaj, stop. Mam jeszcze jeden strzał? Czy ty w ogóle myślisz? Nie zgadzam się. Na 100% się nie zgadzam. Co, nie podasz mi prawidłowej odpowiedzi? Boli mnie już brzuch i szczęka. Może wystarczy? Jestem smutna, a nie wiadomo, kiedy Grzesiek wróci. Sam zaoferowałeś mi swoją pomoc. Chciałem cię jakoś rozbawić, rozweselić. No i możesz. Dobra, zamiana w ropuchę nie. Uroki nie. Przez rozbawienie miałam na myśli, żeby pograć w piłkę albo na konsoli. Od dawna cię chciałam zapytać, bo nie masz zbyt wiele radości. No, ale skoro poprosiłeś... Ja o nic nie prosiłem! No nie wiem, nie wiem. Wyraźnie słyszałam. Elunia, naucz mnie się bawić. Daj mi radość w tym moim nudnym życiu. Od dawna masz te głosy w głowie? Może pogramy w szpital? Do szpitala jeszcze zdążymy. Pierwszy raz będę robić ten rytuał. Otwórzcie bramy! Jaką bramę? Zamknijcie tą bramę! Moje nerki są słabe, przewieje mnie! Co, nie podasz mi prawidłowej odpowiedzi? Prawidłowa odpowiedź to wynoś się! Pomóż, przyjacielu! Że co? Zabawa dopiero się zaczyna! Powiedz Grześkowi, żeby przyjeżdżał! Ela, masz grzyba na plecach! Co? Ela, ropucha cię gryzie! A, dwie ropuchy! A, Ela, ty tłusta ropucho! Co? Wrota, otwórzcie się! Wybawiciel. Nie dziękuj, zawsze służę pomocą. A wiesz, co to za brama się tam otwiera? Gdzie idziemy? Wiem tylko, że bramy domu wariatów są od dawna otwarte, ale jakoś żadne z was nie może tam trafić. Wrota, otwórzcie się! Spójrz na to! Mówiłam ci! Leży sobie jak zwykle! Roz, jak ci nie wstyd?
Dziewczynom należy poświęcać czas. Zabierać do kina, kupować jej kwiaty. Kontynuuj. Okres miesiąca miodowego jest bardzo ważny w związkach. A ty co, pomyliłeś krew z różowym smoczkiem i się upiłeś? To bardzo niemiłe być niegrzecznym w towarzystwie dam. I leżeć też nieładnie. Właściwie to otwieramy tutaj bramę. Nie wiem czy wiesz, ale to trudne zadanie. Ela, znalazłaś nowe zaklęcie? Odradzam używać wadliwych materiałów, bo może to spowodować negatywną reakcję. Bardzo bym chciała, ale nie mamy żadnych porządnych. A ty już jesteś po drugiej stronie. Kto tu jest niby wadliwym materiałem? Zaraz ci Daniel pokaże negatywną reakcję. Tak, tak! Nie! Czemu nie? Tak! Czemu tak? Nie. Muszę iść. Mam dużo do zrobienia. Wyprasować płaszcz, wybielić zęby. Ja mogę wyprasować. A powiesz mi, co bardziej nadaje się na ofiarę? Kura czy osioł? Lepiej weź kurę. Jak widać, osły tylko leżą i śpią. Ale z niego głupek. Osły śpią na stojąco, a my przecież leżymy i śpimy. 2, 1... Co za dupek? Trzeba mu pokazać, gdzie jego miejsce. Jeśli chcesz się ze mną umówić, musisz nauczyć się ZO. Więc jednak lubisz grubych ludzi? O czym ty mówisz? No ZO! Zadek ogra! ZO znaczy zdrowe odżywianie. No to musimy się rozstać. Mam nadzieję, że mówiłeś o swoim jedzeniu. Tak? Tak. Dzisiaj opracujemy twój plan ćwiczeń i plan właściwego odżywiania. A mogę prosić o kilka minut? Na pożegnanie. Ech. Nie patrz na nas. Jesteśmy nieśmiali. Przyjaciele, z przykrością informuję, że musimy się rozstać. Ale każdego z was pozostawię w swoim sercu i zapamiętam do końca życia. Jurek, to tylko jedzenie i do tego szkodliwe. Sama jesteś szkodliwa. To moi przyjaciele i ani razu mnie nie zawiedli. Zapomniałeś, jak utknąłeś w toalecie od swojego kwaśnego jogurtu? To był obcy agent. Imposter! Nawet miał takie obco brzmiące imię. Jogurt! Dobre produkty się tak nie nazywają. Prawda, kiełbasko? Dobrze, skończ już to. Skończyłem. A gdzie są te produkty? Odłożyłem je z powrotem do lodówki. Jakoś ich nie widzę. A, racja, wyrzuciłem je. Są takie obrzydliwe i okropne. Należały do śmieci. Wybaczcie mi, muszę tak mówić. No dobrze, w takim razie czas na ćwiczenia. A można na siedząco? Nie. Ręce do góry. A to co? Moje skarby! Wróciłyście do mnie! Nie możecie żyć bez swojego pana! A nie były w tobie? Naprawdę? No to trzeba je wepchnąć z powrotem! Chodźcie do tatusia! Ugh. Opowiedz mi jeszcze, jak dbano o damy w średniowieczu!
Nie, lepiej mi opowiedz, jak zamieniasz się w nietoperza. Tak bardzo chciałabym latać. Może pomożemy? Nie, to norma w tym domu. Jurek i tak wszystko pochłonie. Kasia, mogę pomóc w zmuszeniu Jurka do diety? A może mnie najpierw zapytaj o zdanie? Jestem za. To świetny pomysł. W końcu poznam smak jedzenia. A może to jednak źle? Właśnie, Ela. Jestem twój na wieki. Chociaż nie. Lepsze świeże jedzenie niż nieświeży kaszalot. Przegłosowane. Powiedz mi, co mam robić. Cóż, najpierw wypadałoby go złapać. Jurek, stój! Kurde, jak to zrobiłaś? Wiedźma! Cóż, my wampiry jesteśmy na specjalnej diecie, dlatego tak dobrze wyglądamy. Więc sugerujesz, że zrobimy z niego wampira? Jest to jakaś opcja. Nie lubimy ciastek i nie potrzebujemy ćwiczeń, bo wampiry są naturalnie piękne. Nie śpimy w nocy, więc mamy też dużo czasu na spełnianie swoich hobby. I nigdy się nie męczymy. Mogłabym prowadzić live'a przez kilka tygodni? I nadal wyglądać jak modelka? A ja mogłabym iść nocą na cmentarz. Albo lepiej, polecieć jak nietoperz. Mogłabym przeczytać tyle książek. A, już prawie wszystkie przeczytałam. Albo lepiej, napisać własną. Wampiry są nieśmiertelne. Będę miała tyle czasu. Ej, nie rozumiem. Przecież to ze mnie chciałyście zrobić wampira. Żeby jeść 24/7, bez zmęczenia, non-stop, na wieczność. I nadal być takim przystojnym, jak jestem teraz? Jurek, zapomnij o tym. Kły do ciebie nie pasują. A skrzydła nie męczą ci się podczas lotu? Czyli wampiry się w ogóle nie starzeją? Naprawdę mogłabym zobaczyć przyszłość? Kto to? To Edward Cullen. Oczywiście, że jest uroczy. No, ale nie jest nikim zainteresowany. Ale nie moja sprawa. Bladość zdecydowanie by mi pasowała. Nie martw się. W przypadku wampirów to prostsze. A dostanę darmowy bilet na imprezę Guli? Czy nie macie imprez? Wiesz, krwawe ofiary, rytualne tańce, czy coś? No są, tak jakby. Wieczne życie, miałabym czas zdobyć wszystkie nagrody Nobla. Kim on jest, żeby zamieniać dziewczyny w wampiry? Wampirem? Daniel, idź i odbij nasze dziewczyny. Właściwie to tam nie ma mojej dziewczyny. Ale jest jedna, która może zjeść twój mózg. I nie mówię w przenośni. Ela! Dobra, rozumiem. Musimy odbić nasze dziewczyny. Jeśli nie spłacisz tych długów, zabiorą ci fabrykę i sklep papierniczy, więc lepiej uważaj. A ten sklep nazwany jest moim imieniem. Zrozumiano? Na kogo się tak wydzierasz? Ach, tata dzwonił. Pytał, co tam. Stella, musimy z tobą poważnie porozmawiać. Kasy nie ma, sami słyszeliście. Twój upiór ukradł nasze dziewczyny! Nie tak szybko. Najpierw trzeba podgrzać, podpalić i bum! Jaki upiór? I gdzie poszły dziewczyny beze mnie? Chcieliśmy cię zapytać, podoba ci się nasz nowy gość? Zainwestowałabym w niego kilka milionów. A co to znaczy? To znaczy tak. A gdyby on zakolegował się z innymi dziewczynami? Zrujnowany! Bankrut! Podzielę go na małe kawałki i będę sprzedawać! O czym ona? Wszystko idzie zgodnie z planem, został ostatni krok. A gdyby to były twoje przyjaciółki? Co? Ich ceny aukcji spadną do zera! Wydrapię im te akcje razem z całym majątkiem! A może je po prostu... Można i tak! No i tyle. Przygotujcie chusteczki, bo zaraz dziewczyny przybiegną do was z płaczem. Przyjaciele, pomóżcie! One mnie rozerwą! Nie jego wyobrażałem sobie w swoich objęciach. Sorry, nie jesteś w moim typie.
Pomóżcie! Ugryź mnie! Dobra, stop! Czego od niego chcecie? Obiecał, że zrobi z nas wampiry. Będę wiecznie młoda i piękna, a ja nauczę się, jak się zamienić w mysz. Ja stworzę nowy świat, a ja kupię jej świat. I inne też. Chcemy być jak Bella ze Zmierzchu! A więc tak, Bella, Bella, Bella i Bella. W porównaniu do niego zawsze będziesz wyglądała szczupło i młodo. Ej, jestem przystojny! A ty już masz jedno niemożliwe zadanie, stworzyć odpowiedni świat w jego głowie. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Więc go bierz i do dzieła. Roz, wiesz, że nasza planeta jest okrągła i... Aaaa! Jak to? Wszyscy spadniemy! Ja czuję, że się staczam! A ty na pewno nauczysz się zamieniać w cokolwiek innego, gdy Grześkowi skończy się jedzenie w lodówce i będzie chciał cię zeżreć. A ty i tak wszystko masz, więc nie marudź. A ty, mysi kochanku, jeśli chcesz tu mieszkać i nie zwariować, to rób jak my. Chłopcy! Chłopcy? Patrzcie, George Clooney! Gdzie? Dobra robota, szybko się uczysz. Ale Clooney? No cóż, muszę jeszcze poćwiczyć. Ludziska, piszcie w komentarzach, chcielibyście być wampirami? Zostaw lajka, jeśli nie jesteś wampirem. I zostaw suba, bo mamy wampira. A dlaczego mi nigdy nic nie zostawiają? Ja też chcę coś powiedzieć. Nie! Włącz tą kamerę! Mówiłam, że te... Na sto... Dam ci radość przez ten smuty... Co? Wrota! Oj... Więc... Wiem tylko, że bramy domu wariatów są już od dawna otwarte, ale jakoś nikt z was nie może tutaj... Nie patrz na nas. Chciałem zapytać. No tak, inwestycja. Chcemy być. To jest trochę dziwne.